Hej, hej, witam YouTube. Gramy sobie w Fallen Order. Dalej jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy i spróbujemy. Chyba źle to zrobiłem. A nawet nie. I co? I wyjść na zewnątrz radzicie, tak? No to ja tędy wszedłem. Przez to czerwone pomieszczenie. Tutaj. O, i się przyciskałem tu. No, no i wyszedłem na zewnątrz. I co teraz? Tutaj, Billy. A nie, no to on tutaj poszedł, no. Ja gdzieś tam muszę doskoczyć, tylko kurczę jak. Mapa. No to jest tak, jak ja bym miał gdzieś tu. Ale tu nie. No przecież tu nie doskoczę. Chyba że od tej strony jakoś. No nie. Kurde, no nie. Tutaj też nie. No i tak sobie będę pływał teraz. Słuchajcie, jak puszczacie informacje na wprost ciebie w tym okręgu, to naprawdę mi to nic nie daje, bo wy widzicie obraz o jakieś 30 sekund opóźniony w stosunku do tego, gdzie ja jestem, więc... A potem jest, jako nie czyta czatu, czy coś i... A wiecie, a to jest... A to nie tak, no. Tylko po prostu... Wasze rady mi nic nie dają, to musicie napisać, nie wiem, okrąg, w którym jest coś tam. Bo jak napiszecie, tu gdzie stoisz, idź w lewo, to jakby mi to absolutnie nic nie daje. No i to mi nadal nic nie dało. Mały okrąg z żółtym znacznikiem. No tu. Tylko jak tam, kurde, dojść? Okej. Czyli to wszystko, co ja tam łaziłem, to były jakieś sekrety, tak? Super. Spoko. Cały odcinek na przeszukiwanie sekretów. Obserwują nas. A, goddammit. No i gdzie teraz? I dlaczego tutaj? A, tu jest. Nie widziałem jej totalnie. Dobra, ona tam zaraz sobie... O, już się bałem, że tam spadnę. Goddammit, do silnika.
Czuję się, jakbym grał w Battlefronta. Billy, mógłbyś pomóc? Od razu lepiej. Dzień dobry. No widoczki a la Uncharted. O, mostek. Jednak te Venatory to takie wielkie skurczysyny były. Nie? Tu coś można hapsnąć. Uwaga, czerwony alarm. 1/3 zdrowia. Dowódca odkryto sekret. Ja nie chcę sekretu. Ja chcę po prostu iść dalej. Tak jest. I jesteśmy we Venatorze. Tu coś? Teraz się okaże, że będą zamknięte. A nie, jednak nie. Jednak jedziemy windą. Że ja dam radę się zgubić tam, nawet tam, gdzie się nie da zgubić, no. Zauważyłem to wcześniej. To uczucie na dnie żołądka. Myślałem, że to przez kuchnię Griza. Robi się coraz silniejsze. Im bliżej jesteśmy, tym gorzej się czuję. To na pewno nic dobrego. Imperialne wykopaliska. Oj, mamy krąg medytacyjny. Fajnie, fajnie, fajnie. To sobie zrobimy punkt umiejętności. Zaatakowanie w biegu sprintem umożliwia wykonanie specjalnego ataku mieczem. Atak... A, to kosztuje 2 punkty umiejętności. To. I to by było fajne. Byłoby fajnie sobie to zbierać. Albo to. Albo to. To ja sobie będę zbierał te punkty umiejętności. Nie, nie zrobię dzisiaj 24-godzinnego streamu. Okej, czyli jesteśmy tu, tu, tu. Tędy weszliśmy, tu nic nie ma. O, tu coś jest. Hello, hello. Nie, jednak nie. I gdzie ja mogę pójść? Tu nie. Tu mogę oczywiście to. Tak jest. Czyli tu walimy. Idziemy, Billy. Tu coś? Nie. Czyli stąd można tylko niżej w dół. Hops. 2 te droidy są. One są... Zatwierdzono. Dajcie mi tylko chwilę. Strzelam do wroga. Atak udany. Odniesiono uszkodzenia. Wciąż stawia topór. Nierozsądne. Cel robi uniki.
Twoje szanse na przeżycie są niskie. Bardzo niskie. Yes. No, tutaj coś możemy pewnie poinstalować. Wow, można wjeżdżać po lince. Fajnie. Co ty na to? Fantastycznie. I coś tam znalazłem chyba do miecza świetlnego w ogóle. Koloru nie zmienię. Coś tutaj mi weszło. Obowiązek i determinacja. Tak, i teraz pasuje. Fajnie. Ciekawe, kiedy uda się zrobić podwójny miecz świetlny. Aha, czyli ja tutaj wlazłem w zasadzie tylko po to, bo tu nie wejdę. Niestety. Ale było mi to potrzebne, żeby móc wjeżdżać po lince. Tutaj, Billy. I teraz tu. Ten Billy to już się coraz bardziej mocarny robi. Teraz mogę wjechać tu. I teraz zjechać tu. Czy tu coś było? Nie. Aha, ale to jest... Tutaj jeszcze trzeba było poskanować. Coś tam było. Tutaj coś było. Jakaś winda. Aha, ale to chyba nie przejdę tu. A, to jest pewnie winda, która... No właśnie. Ja w ogóle zagrałbym w Lego. Jak już będę mógł, w ogóle musimy wrócić do serii Droga do Fallen Order, bo nie skończyłem fabuły, Nie opieraj się! Sprawię, że będziesz cierpieć! Gini jak rycha! Ojej, przepraszam, jeśli kaszlnąłem prosto. Prosto w mikrofon. Coś te komputerki mi tutaj dają. Tutaj mi coś daje, ale to za chwilę. Tak jest, mamy echo do. Ktoś zostawił narzędzia w pośpiechu. Chciał znaleźć relikty, ale nie dbał o pogrzebaną tu historię. Wow. A, czyli tu nie przejdę, muszę sobie pewnie tutaj coś odblokować. Ojej. A co to tu za potwór? Wisi, ryjem taki.
wielkim ryjem jakiś plegis chyba. Ryj jak u plegisa. No dobra, czyli wychodzimy stąd, bo tutaj nic nie zrobię i idziemy w tę stronę. Chyba, że tu ta dziura? Nie, ta dziura nie. Bum. Łop. Znowu echo. Co to? A to ten strażnik. Ten strażnik. Ale go pokonali, mimo to. Bo tu leży jakby wyłączon. Aha, czyli wróciłem tutaj do tego miejsca, gdzie jest, gdzie można ten miecz świetlny ogarnąć. I jestem z powrotem tutaj, tak? I teraz pytanie, czy ja mogę... Bo mogę dojechać tu... A ten słup to co to jest? I tam potem. No dobra, spróbujmy. A nie, no i aha, i tutaj przeciążyć. I być tak. I tutaj nie dolecę przecież. Tutaj byłem. Dobra, mapa. A tutaj miałem żółte drzwi. Czyli znowu się cofnąłem niepotrzebnie. Ruszajmy! I chyba tędy. Sobie odblokowałem skrót. To będzie gra na wiele godzin, no zwłaszcza przy mnie. No i jestem na tym moście. I teraz muszę odblokować jakoś to. Tu nie mogę przywołać tej windy. Ej, serio, nie jestem w czymś takim dobry. I znowu bujańsko.
Ups. No, kam. A możesz do góry iść? No. Mam to. Yeah. Przypadkowo robię mapy na 100%. No coś w tym jest. Słuchajcie, coś w tym jest. Tu jest wiaterek, tu można polecieć. I można polecieć do tej liny. I może ta lina się skubana wtedy odblokuje, tylko że nie. Najpierw pójdziemy tu. Bo chyba mam te dwa punkty, żeby odblokować ten mocniejszy atak mieczem. Drzewko umiejętności. Tak, mam dwa punkty. Więc mogę wziąć... co ja chciałem? Albo spowolnienie, albo mocniejszy atak. Kolejny potężny atak po cięciu z nadgłowy. To jest fajne. Bo to mi ich zatrzyma. Tylko się chciałem jeszcze, kurczę, uleczyć. Bo tutaj to mi nikt nie wróci, w sensie tu nie ma przeciwników za dużo. Więc niech mi żyćko wróci troszkę. I tu zaraz będzie trzeci punkt umiejętności. Co to jest wczytywanie tekstur w grach? No to jest wtedy, kiedy na przykład widzisz model z jakąś o niskiej rozdzielczości teksturą i to się na twoich oczach doczytuje. Czuję, że to jest powrót do miejsca albo do windy. Dobra. Do tej windy mogę. I tu, aha, i ty, a tych lin to w ogóle nie mogę ruszyć w tej chwili. Więc to jest, podejrzewam, droga w tą stronę, w którą mam iść. Chyba, że nie. God damn it, jedź windo. I nie jedzie. Why? Dlaczego mi ta winda nie jedzie? Jedź windą, no zajebiście, tylko ona nie jedzie. Jak mam nią jechać? Hops. Hops. Nie wolno skakać w windzie. Hops. Hops. Ona... O! Czyli trzeba było poskakać w tej windzie. Spoko. Oż ty. Przewidywalne. A tak. Znam twoje przeszłość. A co najważniejsze. Wiem o Kordowie. Powiedz mi. Upsi Daisy. Gdzie ukrył ten holokron? Wspaniale. Zbudowałeś nowy miecz świetlny. No to mam przerąbane. Nie myślę, że mnie pokonasz. Bawisz jak cała reszta. Wciąż ponosisz porażki. Nie pokonasz mnie. Przestań gadać, babo. Gdzie ty jesteś? Zawsze o krok za mną. Ja.
Powiedziałby teraz o tobie, Jared. Nie możesz wiecznie uciekać. Nie bądź taka szybka, baba. Koniec takiego. Twój koniec jest coraz bliższy. No, ale przynajmniej drzwi otwarte. Ha! Jak z tego? Jak z Phantom Menace? Uczysz się wolniej niż ostatnia uczennica Sir, lecz jednak. Sporo o nich wiesz. Nic ci nie mówiła? Sir nie umie dotrzymać tajemnicy. Tak dobrze ją znasz, co? Była słaba. Pękła na torturach Imperium. Zdradziła kryjówkę jej naiwnej padawanki. Nie odnaleźliby mnie. O! Pokażę twarz. Gdyby nie jej słabość. Cześć! Zdradziła mnie. How you doing? Jesteś Trilla. Właśnie tak. Nie dam ci się zmanipulować. Jesteś pewny? Mogąc uratować swoją padawankę lub własną skórę, wybrała samą siebie. Ciebie też sprzeda. Ta ma też wyłupiaste oczy. Poradzę sobie sam. Stać cię na takie ryzyko? Twoja mistrzyni ma w sobie wielki mrok. Wyraz jej twarzy wyjrzała, co mi zrobili, czym się stałam. Zmieniła się. Pokazała prawdziwą naturę. Naturę ciemnej strony. Sir odcięła się od mocy. Tak? Ciekawe, kiedy znów się złamie i cię zdradzi. Kogoś takiego chcesz mieć obok, gdy znajdziesz holokron? Co by powiedział Jaro Topol? Nie masz prawa o nim wspominać! Ciekawe. Co by powiedział, widząc swego padawana, kryjącego się w cieniu ze zdrajczynią, zapewniającego jej armię całkowicie bezbronnych uczniów. Nie pozwolę ich tknąć. Też tak kiedyś myślałam. Okej. Poszła sobie? Możemy wyjść? Czyli idziemy tędy, czy już się tu nie da przeciążyć? Nie, nie da się przeciążyć. Czyli walimy dalej. Jeszcze przynajmniej kawałek. Będzie zjeżdżalnia? Nie, nie lubię zjeżdżalniów. O, goddammit. Dzień dobry. I pewnie znowu będzie jakaś już widzę te rynny. Znowu będzie jakaś jazda z kulami. Oh, god damn it. Dzięki za pomoc, Biddy. Ocaliłeś mnie. I przybliżyłeś do grobowca. No dobrze, po takim klimaksie to jest chyba dobra opcja, żeby zakończyć odcinek na YouTube'a.
Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem, żeby zasubskrybować i nacisnąć dzwoneczek, ponieważ no, kolejne odcinki z Fallen Order i w ogóle kolejne odcinki o Star Warsach nadchodzą. Pamiętajcie o Instagramie Biblioteki Osus, pamiętajcie o Facebooku Biblioteki Osus i o grupie Rycerze Osusa na Facebooku. Tam można też pogadać o Star Warsach. Myślę, tam jest całkiem nieźle. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa. The Senate will decide your fate. I am the Senate. Not yet.